Powiedziałaś podczas przemówienia, że chciałabyś, żeby w przyszłości te gale i nasze wydarzenia tego typu były niepotrzebne. Dlaczego? Wiesz, w ogóle tak sobie myślałam, bo miałam, ponieważ moja statuetka była wręczona jako ostatnia, miałam trochę czasu, żeby się zastanowić nad tym, co powiedzieć, a ponieważ oczywiście nic nie przygotowałam, to rzeczywiście siedziałam i googlowałam statystyki i wygooglowałam, że mogę się teraz pomylić, ale z tego, co przeczytałam, to w skali światowej tylko w 17% firm na stanowiskach egzekutywnych najwyższych, czyli CEO, stoją kobiety. I pomyślałam sobie, że to jest strasznie przykre, ale też bardzo mnie zdenerwowało, bardzo nie lubię nagród. To brzmi tak, jakbym nie była za nią wdzięczna, dlatego też pozwoliłam sobie taki przedtakt przed tym, co powiedziałam już z mównicy poczynić. Chodzi o to, że wydaje mi się, że kobiety powinny, jeżeli chcemy być równo traktowane, to powinnyśmy stawać do walki równo z mężczyznami. Zwłaszcza w kategoriach, w których nasza siła fizyczna i inne predyspozycje biologiczne po prostu nie biorą góry. W związku z czym wydaje mi się, że w takich nagrodach jak dzisiaj fajnie by było być braną pod uwagę w tych samych kategoriach, w których są brani pod uwagę mężczyźni, bez osobnych nagród. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że na ten moment żyjemy w świecie, w którym to jeszcze nie jest możliwe. I uważam, że to nie jest tak, że kobiety nie są wystarczająco silne, żeby sobie nie dać rady. Uważam, że tak jak powiedziało bardzo wiele mądrych kobiet dzisiaj tutaj, to jest tak, że przez to, że nasze ciała są przystosowane do rodzenia dzieci i tak dalej, bardzo wiele lat z kariery nam wypada i bardzo często to są bardzo trudne decyzje, czy rodzić dzieci, czy iść dalej ścieżką zawodową. I wydaje mi się, że to właśnie jest rola mężczyzn, żeby nas w tym wspierać, nie tylko duchowo, ale też praktycznie, udostępniać nam te miejsca pracy, ponieważ one już je mają, a starczy miejsca dla wszystkich. W jednym z ostatnich wywiadów powiedziałaś, że nie czujesz się głosem pokolenia. Dlaczego? Nie czuję się głosem pokolenia, ponieważ dorastałam w warszawskiej jednak bańce i zdaję sobie sprawę z tego, że możliwości rozwoju, edukacji, ale też rozwoju swoich pasji miałam o wiele większe niż bardzo wielu moich rówieśników, w związku z czym moje doświadczenie nie jest wymierne i na pewno nie odzwierciedla adekwatnie możliwości mojego pokolenia, a co za tym idzie również jego poglądów na różne kwestie społeczno-polityczne i humanitarne i w związku z tym wydaje mi się, że zabieranie głosu w imieniu wszystkich jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza, że jestem bardzo młoda i jeszcze bardzo dużo muszę się nauczyć. Ale już teraz jesteś odkryciem roku. Tak, tak jak powiedziałam już też dzisiaj, czuję się oficjalnie odkryta. Myślę, że etap debiutu możemy zamknąć i jestem excited na to, co przyjdzie w przyszłości.